Historia ich miłości to gotowy scenariusz na film. I w sumie nie ma co się dziwić, bo on jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, a ona od kilku lat jego menadżerką. O tym, jak łączą życie zawodowe z prywatnym, jakie są kulisy ich miłości i jakim są małżeństwem już od 13 lat. O tym wszystkim dowiecie się z mojej rozmowy z Edytą i Cezarym Pazurami. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że znaleźliście czas i możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Bardzo jestem ciekawa naszego spotkania, bo oczywiście jestem ciekawa tej historii waszej miłości, ale przede wszystkim fajne jest to, że jesteście już po ślubie, grube 13 lat. 13? No po ślubie, tak. Tak? Obliczyłam to szybciutko. Tak, dobrze, uwierzę ci. Co więcej, to jest bardzo wyjątkowa sytuacja w show biznesie, w którym mam wrażenie, że te relacje są coraz krótsze, ale też wy byliście taką parą, której raczej nikt nie dawał szans. Do tej pory. Do tej pory wam nie dawał szans. Do tej pory, mówią, nie wytrzymają długo. Tak. Wy udowadniacie też, że różnica wieku nie ma znaczenia w związku. No i też jesteście takim przykładem na to, że miłość można spotkać wszędzie. Tak. Nie różnica w związku ma znaczenie. Ona działa na plus. Na plus? No tak, no dla mnie na plus, no bo w momencie, kiedy poznajesz dojrzałego mężczyznę, no przecież sama chyba po sobie powinnaś wiedzieć. No ja mam jakieś takiego. Tam swoje przemyślenia, ale ciekawa jestem, co ty mi powiesz. No to on już dużo wie na temat życia. No jakby za wiekiem też idzie doświadczenie. W cenach się orientuje, tak. Czuję, jak rosną z czasem. Czuję, jak rosną. Ale z wiekiem też jakby, no wiadomo, że wiesz, mądrość życiowa jest większa i wiedza. Ja na przykład uwielbiam go słuchać w ogóle. Bo... Nie jesteś jedyna, która uwielbia go słuchać. No tak. Wiesz, jak to ostatnio Czarek pracował przy kampanii z Mitią Okornym, który jest reżyserem, i on tak super powiedział o Czarku, że Czarek się tak zachowuje, jakby w ogóle miał 300 lat, bo na przykład, nie wiem, rzucasz hasło risotto i on już ma gotowych 5 opowieści na temat risotto i jakich różnych anegdot. Także mhm. To jest taka skarbnica wiedzy i to mnie na przykład najbardziej pociągało, bo... Skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o anegdoty. Nie, w ogóle no już nie umniejszaj sobie, bo w ogóle, jeżeli chodzi wiesz, o wiedzę... No jestem magistrem sztuki, powinienem wiedzieć więcej. Powinieneś więcej książek na czytać. Na przykład więcej o architekturze, o malarstwie, a praktycznie, wiesz, najmniej wiem o filmie. Co ciekawe, szewc bez butów chodzi. Dokładnie. Ale powiedzcie mi, a czy wy na przykład boicie się takiego momentu, gdzie ten wiek może jednak zacząć być przeszkodą jakąś? Ja się boję. Tak? Ale czego ty się boisz? No kontynuuj, zacząłeś to. Bo ja się boję twojego... i patrzysz tak nie, na nie, mnie. Obawiam się, wiesz, bo jestem bardzo zazdrosny. Wiesz, i obawiam się, żeby nie stracić tego, co Edytka we mnie zauważyła, pokochała. I co jej się podoba, czyli jesteś tej takiej... Jesteś chorobliwie zazdrosny, nie to, że jest strasznie, tylko to, że jest chorobliwe. I to tak, to z wiekiem jest coraz bardziej dojmujące, ta zazdrość. Ale jest coś takiego, że wiesz, no, z biegiem lat człowiek, mężczyzna, czuje się, to ci tak mówię ze swojego punktu widzenia, tak. Czuje się coraz mniej pewny siebie. Mhm. Wiesz, kiedyś to tam, wiesz, co tam inni, a w tej chwili już, że tak powiem, każde spojrzenie mojej żony w czymś kierunku i uśmiechnięcie się do kogoś jest od razu takim dla mnie wyzwaniem, że oho, tu się na pewno coś dzieje. Zresztą powiedziałem ostatnio Edytce, że powinienem pójść do psychologa i to przepracować, wiesz, bo to no. Nie, bo to już się staje czasami nieznośne, bo... Po co ja to mówię? Nie wiem. Ale jesteś taką bardzo świadomą osobą, skoro to w sobie zauważyłeś, tak, i w ogóle myślisz, żeby nad tym popracować. Tak, no ta różnica wieku powoduje też to, że staram się być dla Edytki atrakcyjny. No nie oszukuję. To nie dla nas, wszystkich kobiet, chodzisz na te siłownie no, i prężysz właśnie. Muskulaturę jakoś na plaży. Jakoś zdecydowałem, dla Edytki, ale wiesz... Kończymy tę rozmowę. A ja miałam wrażenie, że to wszystko dla mnie. Ale ty mówisz tak jak Edytka, ona mi tak... Nie mów, że dla mnie, tylko chcesz w ogóle wszystkim podobać. Nie, ja chcę być zdrowy, chcę mieć siłę, wiesz, sprawność. Powiem ci w krajemnicy, zresztą Edytka to wie, że ja w tej chwili czuję się fizycznie dużo lepiej niż jak się poznaliśmy, czyli te prawie 16 lat temu. Mhm. Że jakby to, że przy mnie jest taka, a nie inna partnerka i wiesz, i chcę jej cały czas imponować, to sprawia, że to jest dla mnie bodziec taki duży do tego, żeby zacząć o siebie dbać. Podejrzewam, że gdyby Edytki nie było koło mnie, też bym zupełnie inaczej wyglądał i inaczej kasłał, powiem. Już byłby kaszelek. A tak to jeszcze wstrzymuje. A tak to jakoś się udaje, wiesz, wytrzymać.
Edyta, ta chorobliwa zazdrość to co? Co? Wiesz co? Nie wiem, jest to jakieś takie dziwne, bo faktycznie jest tak, że czasami przychodzę ze sklepu. A gdzie byłaś? Co robiłaś? Co kupiłaś? O, kontroling. Taki kontroling, wiesz? Ja mam wrażenie, i kiedyś tego nie było. Wszyscy... Ale ja myślę, że to się role odwróciły, bo wiesz, jak ja weszłam na przykład w ten związek i zawód aktora jest bardzo specyficzny. No, Czarek Pazura jest jeden. Nie Czarek tylko Pazura, w Polsce, ale na świecie. Tak, Czarek Pazura jest jeden. No to wiesz, to ja byłam zazdrosna, tak, bo ja też bardzo wcześnie urodziłam dzieci, no więc zostałam trochę wpakowana, chcąc, nie chcąc w dom. Sama wiesz, chciałaś. No tak, w dom, dzieciaki, jeszcze studiowałam, więc ja nie miałam czasu w ogóle, wiesz, na życie towarzyskie. No a Czarkowi życie towarzyskie tętniło, chcąc nie, na przykład w pracy, no musiał wyjść gdzieś Ja się bardzo kolegami. Skromnie z kolegami czasami umawiałem na małe winko. Ale nie, starałem się Dysia zawsze być pod ręką. Nie, ja nie mówię, że nie, ale mówię, że jakby chodziłaś w takim Takim momencie, że faktycznie byłam zazdrosna. Nawet wiesz, o partnerki moje filmowe. To nawet nie chodzi o... To nie było tak. Sama pracujesz w telewizji, więc wiesz, jakie czasami mają głupie pomysły panie z PR-u w różnych telewizji. No. O, tak. No i to był pomysł pani z PR-u z telewizji, nie powiem jakiej. Pracowałaś tam? Dobrze, że nie powiedzieliśmy, o którą stację chodzi. Żeby, no, żeby zawiązały, żeby puścić taką informację w eter, że Cezary ma romans z koleżanką z planu. Ale aktualnie ty, menadżerka, PR-uwa też, wiesz, że to się najlepiej klika. Ja wiem, że to się najlepiej klika. Ale co dzieciom powiesz, no jak tak nie można? Nie, no oczywiście, ale takie wiesz, rzeczy czytać osoby. Jednak myślę, że nie zawsze chodzi w życiu o klikalność, na pewno nie w naszym. I tak jak mówisz, no kiedyś o tym przeczytają dzieci, no to jakby wiadomo, że nie mamy też na wszystkie wpływu, co się pokazuje w gazetach. Tak naprawdę na 80% nie mamy wpływu na to, co się dzieje, bo to się dzieje poza nami. No ale wiesz, w momencie, kiedy już ktoś, kto zawodowo się tym zajmuje, przychodzi do mnie z tak głupim pomysłem, no to wiesz, no, czasami ci ręce opadają. I to wiesz, tobie też jakby trochę zabiera pewność siebie, rozkręca tą, takie negatywne emocje. I faktycznie przez jakiś tam czas byłam zazdrosna, a później jak mi przeszło, mówię, dobra, to mówię, tam wiesz, ale tak... przeszło na mnie. Właśnie przeszło na niego. Czyli to jest zaraźliwe. Tylko tobie jeszcze się tak zwiększyło, tak, wiesz, tak skumulowało. Edytka mi się podoba, zawsze mi się podobała, a podoba mi się coraz bardziej z roku na rok. Jest bo moim... ona coraz piękniej coraz wygląda. Ładniej bo kobiety wygląda. Są jak wino. No podobno. Myślałem o mężczyznach, tak. Ale wiesz, i mi się wydaje, że wszyscy mężczyźni patrzą na nią moimi oczami. Że ją tymi oczami, wiesz, pożerają, pożądają. I wiesz, i ja po prostu najchętniej bym się pozbył wszystkich mężczyzn. A że się nie da, to wolę zamknąć żonę w domu. Świetny pomysł. Albo sprawdzę. Nie, żartuję. Absolutnie. Później nigdy pomyślał, bym, że... Nigdy bym, nie, no żartuję. Mówiąc poważnie, nigdy bym swojej własnej żony nie ograniczał w jej, wiesz... A to prawda. ...pracy, dążeniach i wręcz ona przepięknie inaczej. Się rozwinęła. Ta, ale wręcz przeciwnie, Czarek, w ogóle bardzo zawsze bardzo... dzielnie znosi moje różne dziwne pomysły, wiesz, bo ja mam pomysły czasami szalone, no więc ja do niego przychodzę i mówię, wiesz co, rozpoczęłam studia. A no, tak? Jakie? A no takie i takie. Aha. No więc tak przychodzę po prostu już z gotowym pomysłem, nawet nie to, że konsultuję z nim. Tylko czyli nie radzisz się wcześniej? Zależy, ale czasami jak mam wątpliwości, czy on się zgodzi, czy to będzie jakoś, to lubię go jednak postawić przed faktem pokonanym. Kochana żona. Umówiliśmy się, że się nie będziemy ograniczać w swoich marzeniach, w wyzwaniach, w ambicji, wiesz. No oczywiście są takie momenty, że był taki moment w naszym życiu, kiedy powiedziałem, Edysiu, za dużo masz na głowie. Chorobliwie byłam ambitna, bo tak. Była tak że ambitna, już... że wiesz, już noce nieprzespane, dwoje małych dzieci, wiesz, ona cały czas tego, same piątki, wiesz, na studiach. Ja mówię, ale to tak nie pociągniemy długo, wiesz. Wszyscy, to się na nas wszystkich odbije. I mieliśmy długą, poważną rozmowę. No i z jednych ze studiów zrezygnowała, na szczęście. Słuchajcie, ciekawa jestem tego, co wam się w sobie spodobało na tym samym początku, bo ta historia waszego poznania, o której już wszyscy pisali, ją przemaglowali, przywałkowali i pewnie wy już sami trochę macie jej dosyć, nie można jej odebrać tego, że absolutnie była taką historią, jest historią filmową. Tak. Iście hollywoodzką. Dokładnie, wiem, tutaj topowy aktor ma odwołany lot, mgła, wsiada w pociąg, tam siedzi piękna młoda dziewczyna. Wiesz, to nie był odwołany, tylko ja
wtedy było przebudowywane lotnisko w Krakowie. Mhm. I ja dokładnie tydzień wcześniej wracałem i się zdecydowałem na samolot, a koledzy pojechali pociągiem. Samolot był opóźniony, była mgła, wiesz, okay. I agent mnie pyta, mówi, to co, samolocikiem? Ja mówię, nie. A on mówi, no ale pociąg jest 5:55. Ja mówię, trudno, wstanę, ale chcę być od razu w Warszawie, bo muszę być, mam tego dnia dużo obowiązków, a jak ja będę ryzykował samolot o 9:00 i będę, i nie wiadomo o której i przylecę do Poznania i będę jechał autobusem, to nie, to dziękuję bardzo. I wtedy się poznaliśmy. Ja pamiętam, że jak zobaczyłem Edytkę i ona była tak zabawnie, tak uroczo naburmuszona, bo było rano, wiesz, jak człowiek rano wygląda. Stała dziewczyna w czarnych spodniach, białej. Była niewyspana. Białej, była niewyspana i taka fajnie naburmuszona z tego niewyspania, tak stała. Tak. I ja mówię, Boże, jaka ładna dziewczyna. Mówię, kurczę, i taki miałem taki przebłysk. Mówię, a wy tak się tak przy mnie obudziła, taka naburmuszona, tam te buzie wycałował. Mówię, jaka ładna. Masz dziwne. Ale naprawdę nie, taka naburmuszona. No nawet się zakochałem, wiesz, taka, tak, wiesz, może, potem mi się. Może to, muszę naburmuszona pierwsza, po ulicy chodzić. No, nasza pierwsza randka. To była randka wyjazdowa, no wiesz, to sensacja, nie? Pazura, wiesz, no, wiesz, jak to paparazzi chodzą i tak dalej. Ja już byłem tuż przed rozwodem, więc tym bardziej za mną chodzili, czy kogoś nie poznam. No to byśmy się umówili, że pojedziemy sobie za granicę, polecimy. I właśnie już taka naburmuszona wstawała przy mnie. Takie było pytanie. I takie było, co mi się spodobało. To takie... Poczekaj, tak ładnie taka mówi. Świeżość, taka jasność od niej biła. No, po prostu widziałem, że to jest... Ja mówię, i takie miałem gdzieś wewnętrzne pytanie, Pazura, dlaczego ty nie możesz mieć takiej fajnej dziewczyny? I wtedy właśnie, jak spotkaliśmy się oko w oko, bo Edytka otworzyła drzwi mojego przedziału, z propozycją, czego się panowie napiją. Pan napije. Co pan kupi, a nie... Powiedz, ile ci dałem na piwku? Nie wiem, chyba 2 złote. 5. 2 złote. 5. No paru, pazur, 5. No błagam cię. Nie. Definitywnie nie jesteś laską, która poleciała na kasę. Nie. Możemy to sobie ustalić. Ale wiesz, dałam, jak wiesz, wyłudziłem numer telefonu, to od razu zadzwoniłem. Naprawdę? Tak, dosłownie, że... A ty nie dałaś, nie bałaś się dać... Dałam przez przypadek do mojego byłego chłopaka. Co? Tak, i idąc w korytarzu, wiesz co, bo akurat to był taki moment, że też się rozstałam z chłopakiem, i idąc w korytarzu, podałam mu numer, jak on mnie poprosił, i idąc w korytarzu z tym wózkiem, w połowie się zorientowałam, że to nie ten numer dałam, więc szybko wróciłam. Nie żartuj! I powiedziałam, żeby... Proszę pana, to nie ten numer. Dlatego zadzwonił już później. O kurczę! Musiałem sprawdzić, wiesz, i ten... No się umówiliśmy na pierwszą randkę. Aha. Taką, wiesz... A później też wymienił mi telefon, bo były chłopak sobie o mnie przypomniał i nękał mnie po nocach i... No i Czarek mi podarował, pamiętam, mam dla ciebie prezent. I tam był telefon nowy z nowym numerem. Ty miałeś telefon, który był już... Ja nic nie słyszałem, co na już w tamtych czasach był prehistorią. Tak, już udawałem, że słyszę, ale tylko mówię... Słuchaj, jakby ci dawali na piwek 2 złote, to byś 5. nie miał lepszego, to byś nie miał lepszego telefonu. No raczej. Dla mnie było okej. Okay. No dobra, ale czym ten Czarek cię już potem tak zafascynował? Wiesz co? Znaczy, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się o tym facetowi dać swój numer telefonu? No musiał ci się spodobać, czy jednak no, był to Czarek Pazura. Innym, słuchaj. To też. To się teraz dowiadujemy. Nieprawda, to się nagrało? Mówiłam tak. Ci. No to mamy dowód. Oddamy ci, to będziesz mógł sobie puszczać zawsze w domu. Co dla panny młodej jest podstawą pięknego wyglądu? Bardzo dobrym pomysłem jest stosowanie doustnie kolagenu. To, co wyróżnia te jakościowe produkty, to są przede wszystkim badania kliniczne. Dlaczego ten kolagen jest tak ważny w naszej skórze? On odpowiedzialny jest za tą gęstość, jędrność i elastyczność, którą zapewnia w skórze. Jeżeli z czasem produkujemy go coraz mniej, to jednocześnie skóra traci po prostu tą swoją gęstość i elastyczność, a tym samym zaczynają pojawiać się pierwsze drobne zmarszczki na skórze. Można zastosować sobie kolagen, który jest w specjalnych saszetkach, jest przewidziany na 28 dni. W tym kolagenie świetne jest to, że smak i zapach jest zupełnie neutralny. Pierwsze efekty możemy zauważyć na podstawie właśnie tych badań klinicznych po około 4 tygodniach stosowania. Bardzo mi się spodobał. Wiesz, no sam fakt, że jest to Cezary Pazura, to jakby się nie...
ktoś mówi mi, że związałabym się z nim, nawet jakby byli stonoszem, ja też tak kiedyś myślałam, to później mówię, kurczę, to jest taki, po prostu mówiąc za przeproszeniem, bullshit, tak? Mhm. No bo jego atrakcyjność polega na tym, że to jest Cezary Pazura, tak? A nie jakiś pan X. Zdzisiek, czy jakiś inny. Zdzisiek to mój ojciec. I mój też. To przepraszam. Pozdrawiamy za to. Tak. Zadzwonimy 28 listopada. Nie, wiem, nie chcę nikogo urazić, także już nie będę wymyślać imion. Ale Zdzisiek jest dobre imię. Fajne. Więc faktycznie to, że to jest Cezary Pazura, to był Cezary Pazura, to było dla mnie bardzo atrakcyjne i on świetnie potrafi zabajerować. No to no jest ba, w ogóle... ćwiczył to lata całe przed tobą. Potrafił. Więc wiesz, no to ma w małym palcu na pewno. Byłem szczery po raz pierwszy w życiu. Może dlatego to był najlepszy bajer, wiesz. Zabajerował bardzo, bardzo. A ty byłaś taka młoda, podatna. Ja możesz powiedzieć, podatna. Czy naiwna? Nie? Nie. To już bardziej pytanie do Czarka, nie? Ja zawsze mocno tak twardo stąpałam po twardy ziemi. Twardy orzech do zgryzienia, powiem ci, może dlatego mnie tak ciągnęło. Chyba tak, wiesz? Chyba po prostu im bardziej go odpychałam i mówiłam, nie, wiesz co, jednak nie bardzo i uciekałam, no, tym ona bardziej uciekała, go... Ona uciekała, co? To uciekająca panna młoda, to po prostu coś strasznego. Ona co chwila rezygnowała. Dlaczego? Wiesz... Wiesz, to mnie przytłoczyła cała sytuacja, wiesz, taka medialna, ta, która właśnie już wiedziano, że już nam przyszłość namalowano, że nic z tego nie będzie. Taka w ogóle cała sytuacja męcząca właśnie, bo to jeszcze było przed rozwodem, no więc wiadomo, że jak kobieta pojawia się w życiu jeszcze nierozwiedzionego mężczyzny, no to już po prostu rozbiła mu małżeństwo. Także myślałam, że jeszcze taką kartkę sobie na plecach nakleję, że nie odbijam mężów innym kobietom, wiesz, po prostu, żeby przypadkiem, jak się zbliżałam, to miałam takie wrażenie, że w ogóle wszyscy stoją na baczność i wszystkie kobiety po prostu tak mężczyznę swojego trzymały. Czyli zmierzyłaś się z takim, wiesz, czarnym PR-em. Tak. Więc takim to było dla mnie, najtrudniejsze tak naprawdę, bo ja zawsze pragnęłam mieć bardzo spokojne życie, dlatego, że tak zostałam wychowana. Dlatego związałaś się z Czarkiem Pazurą. Tak, właśnie to nie pasuje do siebie. Trochę nie pasowało mi i dlatego myślę, że trochę sobie pouciekałam w międzyczasie. Oj tak. Ale osiągnęliście chyba taki rodzaj spokoju, jakiejś takiej zgodności w tym związku. Ale wiesz co, im trudniejszy początek, tym potem jest łatwiej. Teraz w tej chwili my się porozumiewamy w pół słowa, bo już tyle przeżyliśmy ciekawych zakrętów, tak. Że w tej chwili wiemy, że to szkoda życia na to, żeby sobie jeszcze budować jakieś, wiesz, jakieś przeszkody samemu. Typu, nie wiem, kłótnia, brak zrozumienia, wiesz. Ja uważam, że my swoje potrzeby rozumiemy w mig. Nie mamy czegoś takiego, że ona się na coś uprze, a ja mówię nie, albo ja mówię rzucamy tak, ona nie, że... To jest głupie, no po prostu mi się zdaje, że jesteśmy na innym poziomie. Tak, właśnie my tak mocno intensywnie żyliśmy, żyjemy nadal w sumie. Powiem ci bardziej, że nawet, że inni za nas intensywnie żyli, a myśmy odbierali tę falę taką. No właśnie, czy była jakaś taka jedna osoba, która wam faktycznie napsuła krwi, czy to po prostu jakiś taki, wiesz... Ja myślę, że to jest taka moda, wiesz, celebryta, aktor, wiesz, młoda dziewczyna, no to jest o czym pisać, jest temat. Wszystko, co myśmy czytali na swój temat, było nieprawdą, to było zmyślone, wiesz, to jest takie, jak to się nazywa, że to jest... Wyssane tak z palca. Raz, ale dwa, że to jest taka kula śnieżna, że wiesz, wystarczy, że ktoś powie tyle, ta kula się toczy i oblepia się nowymi kłamstwami. I nagle czytasz o sobie i mówisz, kurczę, o kim to jest? Zupełnie nie o nas, wiesz, a jest napisane, wiesz, Cezary Pazura. Ale parę osób by się znalazło, ja mam taką swoją czarną listę, ja wiesz? Też mam, ale nie będziemy teraz mówić, bo to wiesz. Imiona, nazwiska, dobrze, nie, żarty. Powiedzcie mi, kto z was potrzebował więcej takiego wsparcia i podtrzymania na duchu w momencie, kiedy gdzieś tam te nieprzychylne publikacje o was się pokazywały? No, Edytka potrzebowała, ja musiałem jej to wszystko tłumaczyć. Sam już traciłem, wiesz, cierpliwość i wiarę, że to się kiedyś skończy. Najpierw myśleliśmy, że taką cezurą to będzie urodzenie dziecka. Jak Edytka zaszła w ciążę, wiesz, to mówimy, no jednak, wiesz, żyjemy w Polsce, tutaj jednak kobieta ciężarna, czy matka Polka, przecież to są takie dość mocne znaki w naszej kulturze, w naszej obyczajowości, że już potem się kobiety brzemiennej,
czy matki nie tyka, a okazało się, że nie ustała ta fala, że cały czas była taka lekka nagonka, czy coś takiego. Wiesz co, z tymi medialnymi historiami też jest tak, że my też sami trochę lubimy się biczować. I powiem ci, że w momencie, kiedy na przykład do mnie dotarło to, że tak naprawdę nie obchodzi mnie, co ktoś na mój temat myśli, i że i tak robię swoje, idę po swoje, to absolutnie zmieniłam w ogóle, wiesz, widzenie świata. Tylko to faktycznie musi do człowieka tak dotrzeć. Nie tylko, że mówi, nie obchodzi mnie, co na mój temat myślisz. Nie, tylko faktycznie to gdzieś musi się zakorzenić w człowieku. To jest odkrycie. Tak, bo to jest odkrycie, no niby takie łatwe. Przełom. Przełom. Nie, wcale takie, nie takie łatwe. No właśnie, niby, ale że jak sobie uświadomisz tak. To, że dobrze ci ze sobą, że chcesz robić to, co, na co masz ochotę. Mam w nosie co innym, i masz gdzieś, czy komuś się to podoba, czy nie. I jak to do mnie tak, wiesz, na faktycznie mocno dotarło, to słuchaj, mnie odpuściło wszystko. Tak jak się mówi, że wiesz, jak uwierzysz w coś, to tego osiągniesz. To tylko tak się mówi, ale spróbuj naprawdę w to uwierzyć i rzeczywiście to osiągnąć. Ślub miał być początkowo w Wieliczce. Nie, to była specjalnie wypuszczona plotka przez naszą panią, która nie, teraz ja mówię, cisza. Powiem swoją wersję. Wiesz, to było specjalnie wypuszczone do mediów przez naszą panią, która organizowała nam ślub, no żeby się lazmyły, bo faktycznie każdy tym ślubem się bardzo interesował, bardzo, bardzo. Mhm. To był mega wtedy gorący temat, powiedzmy, więc powiedziała to specjalnie do mediów, żeby... No, zmylić trop. Okej. Okay. Dobra, bo ślub był w pałacu w Śmiłowicach. Mhm. I to się zgadza. Dobrze, super. Mam tu całą listę pytań do... słuchajcie, podobno też na drzewie siedział pan z aparatem. No, biedny. Kilka dni przed tym waszym wydarzeniem. Mhm. Nikt go nie widział. Bo jak przyjechała ekipa, żeby sprawdzić teren, czy nikogo nie ma, tak. No to już było za późno, bo on już tam się, wiesz, bardzo fajny... Domek na drzewie urządził? Domek na drzewie sobie urządził, tak. Ale to my to zawsze ale dziwiły mieliśmy takie dziwne, rzeczy. Dziwne sytuacje w ogóle podczas tego ślubu, bo na przykład jedna pani w takiej sukience jak ty, nawet bardziej eleganckiej, takiej wieczorowej, no powiedzmy... No nie wiem, elegancki, już nie podpadasz. Ale nie. Dobrze to mówi. To jest... Kochanie, wieczorowej bardziej, tak. O, powiedzmy. Bardzo obcisłej, z butami takimi szpilkami, jak my mamy, w ręku, przeskakiwała przez ogrodzenie. To była pani paparazzi. Pani paparazzi. Ale że ubrała się po prostu elegancko, tak. Bo udawała gościa? Tak. Udawała gościa. Ale no i panowie z ochrony widzieli ją. Dali jej przeskoczyć. Dali się jej pomęczyć specjalnie. Fajnie. I dopiero jak przeskoczyła... Czyli jak to się robi w sukni cekinowej. Tak. Wszyscy jak ciekawi. Już przeskoczyła, to wtedy to ją... Do widzenia. Tak, dziękuję. Tak, zauważyli. Słuchajcie, ten wasz ślub był faktycznie bardzo, bardzo hot tematem. No sami wiecie, jakby okoliczności, kontekst i te wszystkie nagłówki sprzyjały temu, żeby szaleć w tym dniu. Natomiast czy wam udało się w tym dniu osiągnąć spokój, na który liczyliście? Na pewno bym zmieniła listę gości. To jest tak, że jednak... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Charakteryzuję się też tym, że jestem bardzo bezpośrednia. Nie, rzeczywiście, teraz byłaby inna lista. Tak, ale wiesz też co, minęło to jest jakby tak, że my byliśmy ile ze sobą przed ślubem? Rok? Dwa lata. Kochanie, no, no to i tak w sumie każdy dzień sporo. Pamiętam. Tak, pytaj mnie. Dobrze, byliśmy dwa lata, ale to i tak jest mało czasu, żeby wypracować sobie jakieś wspólne towarzystwo, takie stałe. Jeszcze za mało. Powiem ci, że tak naprawdę oprócz rodziny, to jeżeli chodzi o znajomych i o przyjaciół, to nikogo nie ma w naszym życiu w ogóle, z tych osób, które tak były. Z tych osób, które były na tak. Naprawdę? No, naprawdę. No. Rzeczywiście. Ale to wy się tak zmieniliście? Nie, to było takie towarzystwo, które było zaproszone, bo wypadało, bo Czarek ich znał, czy ja znałam, ale nie mieliśmy wspólnych przyjaciół jeszcze. Ja byłam z Krakowa. Tak, teraz mamy taką paczkę w ogóle takich przyjaciół, gdzie wszędzie jeździmy ze sobą. No w ogóle, no, z fantastycznych ludzi. I zawsze mówimy, gdybyśmy was wtedy znali, to wiecie, to by była taka impreza. Ja ciekawa jestem, jak ty wspominasz ten ślub z perspektywy kobiety, która jednak była w bardzo zaawansowanej ciąży, bo rozumiem, że no, nie wybawiłaś się. Wybawiłam się. Tak? O pół do czwartej poszłam. Co ty? Proszę cię bardzo.
Chyba poszłaś na drzemkę jakąś taką pół godziny. Pamiętam, bo wykorzystałem ten moment, żeby zapalić cygaro. Więc jak nie zdążyłem wypalić, kiedy pojawiła się żona, mówi, co ty palisz? Ja mówię, nie. No i oczywiście. No. Poczekaj, bo to... to 20, był ósmy miesiąc? Ósmy miesiąc. To był. Tak, więc bo, tutaj było szaleństwo, jeśli chodzi o suknię, bo trzeba było tak uszyć suknię, żeby... Właśnie, teraz nie miałabym. Ale czekajcie, bo w sumie byliście z sobą już 2 lata, ty byłaś w ciąży. Zastanawiam się, dlaczego ten ślub w tym momencie, kiedy nie ty po prostu byłaś z brzuchem, którego nawet suknią nie dało się wygubić. Nie wiem. Dlaczego? Powiem ci, że, dlaczego wtedy? Bo chyba to się bardziej dla rodziców robi, przepraszam, mamo. Ale teraz, gdybym miała zadecydować jeszcze raz, i też wiesz, ten taki medialny szum, który nas też dobijał, że jednak chcieli, cały czas się mówiło kiedyś. Pamiętaj, że to było 13 lat temu, więc lepiej niż ja. 13 lat temu, więc jednak jeszcze była taka... takie przekonanie istniało, że kobieta najpierw powinna wziąć ślub, wyjść za mąż, dopiero później urodzić dziecko. I my niestety, wiesz, trochę przyciśnięci tak tym butem, poszliśmy w to. I tak, słuchaj, wywalczyłam swoje, bo jak okazało się, że jestem w ciąży, to mieliśmy brać ślub w styczniu. Takie były pomysły. No więc mówię, kurczę, styczeń, zimno. No i postawiłam na swoim, bo zawsze chciałam wziąć ślub w maju albo w czerwcu, kiedy ta zieleń taka jest bardzo nasycona, kiedy wszystko się budzi do życia. Dotrwałam do tego maja, tak jak chciałam, aczkolwiek gdybym miała teraz podejmować decyzję, to na spokojnie bym urodziła dziecko, wiesz, wykarmiła. Ale wtedy tego nie wiedzieliśmy i mnie się też wydawało, że uważałem, że dziecko się powinno urodzić właśnie w małżeństwie. Tak. Zaczęło się już z zaręczynami, nie tak. Dlaczego? Przez wiele lat mówiła... To taki był, taka seria niewypałów, wiesz? No bo słuchaj, jak się... Nie wiem, co ty za gości zaprosiłaś. W czerwcu... Mogą się ludzie zrazić. W czerwcu, jak się poznaliśmy, po roku chyba, w czerwcu kupiłem pierścionek zaręczynowy, bo wiedziałem, że w październiku lecę do Kanady na występy. Mówię, Edytko, polecimy razem, bo sobie zaplanowałem, że się zaręczymy nad Niagarą. Zadzwoniłem do znajomych do Toronto, wynajęli mi piękne miejsce z widokiem na wodospad, tam chciałem uklęknąć, pierścionek, wynająłem samochód, ale już lecąc do Toronto, zdałem sobie sprawę z tego, że zapomniałem pierścionka z sejfu. To świetny plan. Więc pojechaliśmy na te kolacje, bo już było wszystko wynajęte, no ale tylko żeby zobaczyć wodospad i tak dalej, i tak dalej. Nie powiedziałem medycy, że to był moment na zaręczyny, ponieważ w grudniu z kolei ze znajomymi mieliśmy lecieć do Tajlandii, do której nigdy nie polecieliśmy do tej pory. Więc pomyślałem sobie, co się odwlecze, to nie ucieszy, ona nie musi wiedzieć. Nie wyszedł październik, wyjdzie grudzień. Okazało się, że jak wróciliśmy z Toronto, Edytce zaczął przeszkadzać zapach, czy ja piłem kawę, czy jakiś płyn izotoniczny, wiesz, to ona mówi, fuj, jak to śmierdzi. No i sprawdziliśmy, że to nie jest bez przyczyny, że Edytka jest w ciąży. Więc jak jest w ciąży, no to ja mówię, przyznałem się i mówię, słuchaj, ja ten pierścionek, który już mam, to się teraz zaręczymy. I byliśmy w hotelu w Wiśle, słuchaj, gdzie Edytka te pierwsze, wiesz, tygodnie ciąży powodowały duże torsje. Wiesz, ona praktycznie siedziała w szlafroku, miało być romantycznie, siedziała w szlafroku, wiesz, w pokoju hotelowym i miała torsje cały czas. A ja kupiłem jeszcze taki wielki bukiet kwiatów, żeby uklęknąć o mocnym zapachu. I wiesz, no ja ją proszę o rękę, a tu są torsje, wiesz. No założyłem na siłę jakoś ten pierścionek i usłyszałem takie... Strasznie mi spierniczyłeś zaręczyny. Mogłeś poczekać na mnie, jak skończyłam wymiotować. Tak, wiesz, ale ja po prostu, wiesz, bo no nie, no bo to jest coś takiego, żeby ona sobie nie pomyślała, że się z nią zaręczam tylko dlatego, że ona jest w ciąży. Tak, wszyscy tak myśleli, też tak myślałam. No tak, Edytka też tak myślała. Na szczęście, wiesz co się stało? No nie wiem, czy jest coś, co cię uratowało. Kwit ze sklepu, gdzie kupowałem pierścionek. Że to zrobiłeś dużo wcześniej. Że to zrobiłem pół roku wcześniej. Więc wiesz. No, może to nie dla mnie był pierścionek, wiesz. No i tak do dziś, No widzisz, tak to jest z kobietami. No ja się muszę z tym mierzyć codziennie. Tak. Jezusie.
Słuchajcie, przeczytałam, że tak. Wasza impreza była na około 200 osób. Nie, 140. Mhm. Widzicie? Tak. Nie wiem, czy przypomnicie sobie menu sprzed 13 lat, ale uwaga, do jedzenia. Puszysty krem z brokułów, sakiewki z ciasta francuskiego faszerowane łososiem norweskim i cielęciną marynowaną w ziołach z zielonymi szparagami. A jedynym... To prawda? Takie było jedzenie? Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Dobrze, że to jest zapisane czarno na białym. Wiemy, coście jedli. No i prosiliście gości o chińską porcelanę na prezent. Chińską porcelanę? Dlaczego chińską akurat? Ty mi powiem, że to ty wymyśliłaś! Chińską? Nie. Nie. Mieliśmy, faktycznie chińska mieliśmy... Jest, to jest ta tania, nie? Nie, chińska porcelana bywa turbo nie, droga. Nie, żartuję, ja wiem, no przecież. Ekstremalnie. Ekstremalnie. Wiesz, że są takie filiżaneczki, że jedna filiżanka do herbaty potrafi kosztować milion? To jednak nasz syn nie przesadza. Nie przesadzam, no. Bo nasz syn z internetu wyciąga takie informacje właśnie na temat cen. I on coś mi mówił takiego, że taka filiżaneczka kosztuje milion. I ja go wyśmiałem, muszę go teraz przeprosić. Jak byś miał jakiś problem z cenami, zawsze uderzaj do mnie. Tak. Nie, to była porcelana tego Wedgwooda po prostu. Zrobiliśmy całą listę sobie faktycznie chcieliśmy tego, mieć, co nam jest potrzebne do nowego domu i zamiast, wiesz, 10 tosterów, no to po prostu... Czyli zrobiliście listę prezentów. Tak, dokładnie. A to jest ogromne ułatwienie dla gości. Oczywiście, i zrobiliście tak, to już 13 lat temu. To ale ja to super. Zawsze, ja to od praktykuję tak naprawdę od ślubu, za każdym razem przy urodzinach. A tak samo mamy z urodzinami dzieci, czy rocznica, na przykład na rocznicę dostaliśmy wespę, bo chcieliśmy mieć wespę, więc wszyscy się nam zwrócili na wespę. No bo wiesz co, bo my mamy tak dużo tych różnych rzeczy, czasami, albo często niepotrzebnych u nas na przykład w domu i ten konsumpcjonizm jest teraz tak już, wiesz, rozpędzony, tak, że a my jednak... się zatrzymujemy, co dziecko chce? Dziecko chce rower. Rower. No to zbieramy teraz na rower. Wszyscy wiedzą, że robią oczywiście ściepę na rower, czy... Nikogo się do tego nie zmusi, no bo jak ktoś chce coś kupić od siebie, to okej. Ale my zawsze uważamy, że jedną porządną rzecz, która faktycznie nam będzie potrzebna, niż 10 różnych pierdół, po prostu, które ja później będę wyrzucać. Na przykład ja jestem chora, jak Czarek gdzieś jest i każdy mu daje, a panie Czarku, tutaj od nas kubek. Kubek z dni miasta jakieś tam, dużo albo coś, kubków. Tych kubków. I jak ja już widzę po przyjeździe kubek na stole, to po prostu dostaję szału, bo to jest taki niepotrzebny produkt, który w ogóle ktoś... Słuchajcie, ludzie oglądają, jak pojadę w Polskę i mi kubka nie dadzą. Tak, i nie tak pił, tak bardzo będę proszę, pił. Nie dawać Czarkowi kubków już i różnych coś, innych. Ale długopisy nie, biorę. Jak coś, to chińska filiżanka do herbaty. Chińska filiżanka jedna wystarczy. Czy ja dużo chcę? Nie. I po prostu, ludzie. Ale wiesz co, albo jakieś albumy właśnie o jakimś czymś. A to akurat jest ciekawe, tylko, no dobra. Dobra, nieście mnie. Wróćmy teraz do ciebie i do tego, że to nie był twój pierwszy ślub, Czarek. No i? Trzeci. No i? No i chciałam zapytać, czy ty pamiętasz moment przysięgi z Edytą, bo rozumiem, że to był ślub cywilny. Tak. Tak, ale ja pamiętam wszystko. Widzisz, na tym polega różnica między poprzednimi ślubami, a tym, że ja tamtych w ogóle nie pamiętam. A ten przeżyłem bardzo mocno i no, pamiętam każdy... No, na świeżo i dlatego. Nie, przy czwartej żonie będziesz 15 mówił... 15 lat na świeżo. Słuchaj, powiem ci, zresztą musisz mi to przyznać, że ja więcej pamiętam z naszego tak, związku niż Edytka. Bo ja jestem pod większym wrażeniem. To może mnie jeszcze czeka jakiś ślub. Bo ja mam... Nie, ja mam porównanie. Słuchaj, jeżeli ale zejdę ona wcześniej... Ale jeszcze porównania nie ma. A na przykład może po czasie cię doceni, tak ten Czarek. Czarek jak żył, to był fajny. Ale wiesz, właśnie z Czarkiem tak jest, myślę, że mogę to powiedzieć, bo to dotyczy wszystkich relacji, że jak ktoś przegnie i Czarek już jakby tą relację zakończy, jakakolwiek by ona nie była, mówię też o przyjacielskiej, no to każdy później mówi, a ten Czarek jednak źle zrobiłem, bo z tym Czarkiem czy coś, że każdy później go żałuje, a nigdy go nie docenia w momencie, kiedy jest właśnie tu i teraz. Czyli i to naucz się takie... od nich, doceniaj tak. Tu i teraz. Ja wiem. Nie, Edytka docenia. No i jak było na tej przysiędze? Pamiętam każdy moment. Najbardziej pamiętam pana, który nam udzielał ślubu. Dlaczego? Bo miał takie wąsy śmieszne. O Jezu. Edyta nie pamięta. Pozdrawiamy. Nie pamiętasz? Brunet taki, no pan burmistrz. Nie pamiętam. Nie. Ajaj. Pamiętam tylko, że jakiś wiersz mi mówiłeś.
jakiś. Mówiłeś wiersz. Ale jak mówił pięknie, wiersz o miłości powiedziałem. No to z pamięci. Ten wiersz, nie pamiętam teraz już, wiesz. Ale no mamy nagrane. Pamiętasz. No ale teraz już nie pamiętam, jakie to był, wiesz. Wtedy pamiętałem, wiesz. Przygotowywałeś się specjalnie, czy to było spontaniczne? Jak przygotowałem to? Się. Przygotowałeś? Wybrałem sobie, wiesz, taki, który pasowałby do mnie, gdzieś do tego, co było. Czuję. O kościach. Tak, coś o kościach pamiętam. Jezu, mam Edytka, zdziwiona. Ja muszę zobaczyć film z naszego ślubu. No właśnie, o czym się tam recytowałeś? Najwyższy czas, żebyśmy moje potyli. Kostki, coś tam. Ja byłam zdziwiona, że na ślubie taki wiersz o jakichś kościach czy o coś ci się pomyliło. Nie, coś było mówić ci. Ja ci powiem więcej. Świadkowie mieli przygotowane wiersze. Bo ja miałem trzech świadków. Edytka miała trzy świadkowe. No. Był zespół, to pamiętam bardzo dobrze, był zespół w krakowskich strojach, który dla nas tańczył. Było po Urzędzie Krakowsku. Stanu Cywilnego nie tańczył? W urzędzie. My braliśmy Myśmy brali na świeżym powietrzu. Właśnie w Pałacu Śmiłowicu. Okay. No było pięknie pod tym względem, wiesz, pogoda dopisała. Wszyscy byli, nie no, super było. Ja byłem bardzo wzruszony, wiesz. Mi się głos łamał, wiesz. Ten... Ale powtarzaliście taką przysięgę za urzędnikiem, czy nie, mieliście coś swojego? Nie, mieliśmy swojego, tak. Mieliśmy też właśnie ten mój wiersz, jakby był w trakcie tej... Bo to nie jest tak jak w kościele, że musisz powiedzieć dokładnie, tylko no to musisz powiedzieć formułkę, ale możesz dodać też coś swojego. Tak, ja dodałem. Co ty, Edytko, dodałaś? Poczekaj, pamiętasz? Właśnie się zastanawiam. Moment. Coś dodała, znając Edytkę, to... Ty, chodź, zobaczymy wreszcie to nagranie. Myślę, że my nie mamy odtwarzacza do tego, bo to było na takich małych kasetkach, kochanie. To musimy znaleźć taki odtwarzacz. Musimy to przerzucić w ogóle na inny... Chociaż jakąś na... Ty, no to może nam to USB. Zniknąć? Tak. Znaczy za chwilę może być tak, że nie będzie odtwarzacza, na którym to odtworzycie. No musimy tak. Dobrze, że jesteśmy u ciebie. Bardzo dobrze. Odświeżyliśmy sobie Wiesz, temat. Co, mówiłam coś od ciebie na pewno, a jak obejrzę... wideo, to ci wtedy uściśle, co to... Najlepiej prześlij mi to wideo, wszyscy obejrzymy, co wyście tam sobie mówili. Słuchajcie, chciałam was jeszcze zapytać o tym, co po ślubie, bo oprócz tego, że oczywiście urodziło się wasze dziecko, no to czy znaleźliście taki czas dla siebie, żeby gdzieś wyjechać, odpocząć, podróż poślubna, miesiąc miodowy? Kiedy mieliśmy? Teraz, niedawno mieliśmy. Rok temu. Rok temu w COVID-zie mieliśmy. Poślubną naszą podróż. Poczekaj, 13 lat później i trójkę dzieci później mieliście podróż poślubną? Tak, tak. Odłożyliśmy, tak? Od się odkładała. Ja ci powiem, że tak naprawdę to Edytka chyba po 4 czy po 5 latach dopiero i pierwszą noc przespała, bo myśmy mieli dzieci absorbujące. No, takie płaczące i pierwsze, w nocy, i drugie. Ale nie przespała tych nocy przez ciebie czy przez dzieci? No, przez dzieci. Tak. No, przeze mnie. Też, ale... Przede wszystkim przez dzieci. Już tak uściślając. Ja super uściślam. Tak, ale to prawda. Czarek mnie tak uśpił, że jak zasnęłam w jednym miejscu, to tak samo się następnego dnia obudziłam. W tej samej pozycji. Na występ do Rzymu. Tak. Ja miałem tam występ dla Polonii. I mieliśmy taki szalony plan, żeby wieczorem sobie wyskoczyć gdzieś pierwszego dnia, bo drugiego dnia miałem występ, że pierwszego dnia sobie wyjdziemy elegancko gdzieś na jakąś fajną kolację, pochodzimy po mieście, wiesz, Rzym wieczorem. I Edytka o 19 już była ubrana w taką fajną sukienkę. Mówi, ja się tak zdrzemnę, wiesz, tak dosłownie 20 minut, pół godzinki. I ten, ja sobie szedłem na internet, coś w tym czasie, przy tym pół godzinki. I tak patrzę, jak ona smacznie śpi, sobie pomyślałem, Boże, nie będę jej budził, zobaczymy, ile pośpi. Może jak wstanie o 21, to wtedy pójdziemy, albo o 22. To jest miasto, które nie zasypia, wiesz, możemy pójść. Słuchaj, i ona w tej samej pozycji od 19 przespała do 9 rano. No ja byłam wycieńczona. Była tak wycieńczona, słuchaj. Naprawdę, wiesz, dwoje dzieci plus studia. Ja jeszcze studiowałam w Krakowie, więc ja co każdy weekend dojeżdżałam z Warszawy do Krakowa. No to był hardcore. Teraz jak powiem ci... Patrzę na to z boku, z perspektywy czasu. Tak ostatnio nawet jak byłam na dworcu, w ogóle nie lubię być na dworcu. Chyba przez to, że... To niemożliwe. Chyba przez to, że tak ciężko, wiesz, często podróżowałam tymi pociągami, ten zapach taki. Ten fotelik, wiesz, z dzidziusiem malutkim. Z tymi maluchami podróżowałam. Tak. W maju się urodziła Amelia. Ja nie zdążyłam zamknąć sesji tej czerwcowej. No ale jak ty szłaś na te wykłady, na studia, to co z tymi dziećmi robisz? Moja mama zostawała z nimi, bo ja jestem z Krakowa i... Mleko odciągane, wiesz, tak dalej. Ja byłem na magisterce. Na uniwersytecie Jagiellońskim nam jedna pani pomogła, bo
wiesz, no tłum na korytarzu. Nie, pani doktor. Pani doktor nam pomogła, otworzyła nam jedno z pomieszczeń. Mówi, to państwo możecie sobie być, bo tak ja mówię, bo żona musi nakarmić. Otworzyli nam pomieszczenie i Edytka karmi i nagle pani wpadła i mówi tak, pani Pazura, teraz pani na egzamin. I wiesz, Edytka jeszcze z tym pokarmem, który się wylewa, chowając biust, wiesz, zostawiła mi antka, wiesz, ten antek. A ona tu i pobiegła na egzamin. To wyglądały jej studia. Broniłam, pamiętam, pracy magisterskiej z takimi plamami. Takie plamy, no, pokarmu, słuchaj, no poszły. Bo także wyglądałam, nie zdążyłam już nic. Jeszcze butów zapomniałem twoje. Jeszcze Czarek mi butów zapomniał, więc byłam w trampkach. Więc ja tutaj elegancko, wiesz, białe, czarne i trampki. I se wszyscy tak mówią, no przyjechała celebrytka, wiesz, nawet butów porządnych. Szacunku nie ma. Nie zapomniałem, tylko one mi już wpadły w samochodzie, gdzieś w takie miejsce. Zapomniałeś, Pazur, nie tłumaczcie. No dobrze, słuchajcie, jesteście wiele lat po ślubie i oprócz tego, że jesteście, no powiedzmy sobie, zgodną rodziną, no chociaż myślę, że tam jakieś charaktery są i coś tam się dzieje, nie jesteście nudziarzami, na to liczę, no jesteście rodziną, macie trójkę dzieci, to przy okazji, no jednak spotykacie się ze sobą też w pracy. Układ żona, menadżerka, to jest chyba ogromne wyzwanie, co? Ale bardzo wygodne to jest. I dobre dla artystów. Sprawdza się u was? Ale to jest taki dobry... to jest taka dobra, jakby to powiedzieć... Przede wszystkim żona wie, co robisz w pracy. Nie, to ale nie, nie o to wie, no bo wiesz, mnie podpisuje. Ale to jest taki dobry obszar szantażu czasami. Po prostu jak już wiesz, tak, jak już masz podziurki w nosie, to ja już naprawdę, jak już nie wytrzymuję, to mówię tak, będziesz sobie szukał nowego menadżera za chwilę. I Czaro od razu, wiesz, zobaczność. Nie ma problemu. I zaczyna w ogóle wszystko, i wszystko, wiesz, i wszystko jest okej. Okay. No, ale z drugiej strony czyli jest... czekaj, menadżer cenniejszy od żony? Nie, ale to jest fajne, bo wiesz, my gramy do jednej bramki. Tak, wiesz, tak. Przede wszystkim tak, gdybym ja miał teraz... Wyobraźmy sobie przepływ informacji. Gdybym miał teraz menadżera, menadżer dzwoni do mnie, jest propozycja, tak, albo nie, bo najczęściej do mnie dzwonią. Jest, panie Czarku, proponuję panu to i to. No to wtedy ja dzwonię do menadżera, mówię, słuchaj, proponują mi to i to, zadzwoń do nich, bo to oni będą z tą rozmawiać. I on dzwoni, pyta mnie. I wiesz, i to jest taki ten, my tu jesteśmy, wiesz, Edytka mówi, słuchaj, jest to i to do zrobienia. Mówię, bierzemy. Już załatwione, poszło. Nie jest to też łatwe, bo to ma swoje plusy i minusy, jak zawsze, tak? No bo to siłą rzeczy przenosisz czasami pracę do domu, i widzę, że Czarka to męczy, bo on już taki mam czasami już odłóż, już tutaj jest obiecałaś, dom. Obiecałaś, od 17 odkładasz komórkę. Że od 17 już muszę odłożyć komórkę, bo ja potrafiłam pracować do 23, 24, jeszcze siedzieć, wiesz, w telefonie, w mailach, odbierać, więc faktycznie trzeba powiedzieć dość kiedyś, ale dla mnie to też było trudne, no bo ja jestem żoną, więc ja musiałam sobie wypracować markę jako menadżer, bo wiesz, jak to jest u nas trochę w takim polskim piekiełku, na zasadzie, że żona to wiesz, no to żona pewnie wziął, na zdrowie, pewnie wziął żonę, no bo i co ona tam robi, nic nie robi, tylko się tytułuje. Nie zna się, tylko jest nie obok. Zna się, tak na pewno się nie zna. I tylko żeby miała się, coś do roboty, to tak, odbiera telefon. I tylko się tytułuje i żeby miała coś do roboty, tak żeby nie było, żeby to tak ładnie wyglądało w gazetach, że jest menadżerem, a nie siedzi przy dzieciach, no to dlatego. Więc ja miałam o tyle trudniej, że ja musiałam sobie wszystko wypracować naprawdę ciężką pracą. To nie spadło mi z nieba, tym bardziej, że ja jestem taka dosyć bezpośrednia i lubię też jak ktoś ceni mój czas i lubię też cenić czas innych, więc ja wszystko szybko załatwiam. Nie to ma bicia piany. Tak, to się jednym podoba, nie większości się podoba. Tak? Tak, wszyscy sobie cenią. Z panią Edytką się załatwia sprawy szybko i konkretnie. No to Czarek też mieliśmy taką poważną rozmowę, że jednak wiesz, no tutaj musimy oddzielić pracę od życia rodzinnego, no i tak już teraz. Co jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony niezbędne. Ale niezbędne, bo wiesz, bo to fajnie, nie? Żona jest menadżerem, to czyli może nawet w niedzielę cię zapytać. Nie. Nie, no, tak bo ja w ogóle jestem człowiekiem, który nie przynosi pracy do domu. To znaczy, ja nie przychodzę do mnie i mówię, słuchaj, dzisiaj miałem taką scenę, że wiesz, że ona wchodzi, ja wychodzę, a ten pada, ten i ja tak zagrałem, a ona tak... W ogóle o takich rzeczach nie rozmawiam. No, ale tak aktorzy... Często przynoszą do domu. No, myśmy mieli ostatnio taką przygodę właśnie, że z jednym z naszych kolegów siedzieliśmy przy stole i on bez przerwy mówił o pracy, wiesz. Aktorstwie, wiesz, o graniu, o tym. W ogóle o tym nie rozmawiamy. Traktuję swoją pracę jako pracę. Nie robię z tego, wiesz, nagle religii.
Wiesz, bo to nie o to chodzi. Pomimo tego, że dla wielu jesteś Bogiem. Dobrze. Bożkiem. Ale wiesz, i to mi się podoba, że to, co powiedziała Edytka, trzeba to oddzielić, bo znaczy można zwariować. Mnie interesuje to czasami już, wiesz, przy tym natłoku pracy bardziej, żeby wyjść do ogrodu, nie wiem, listki poprzycinać, wiesz, albo coś zrobić, nie wiem, rowery poczyścić, albo coś zrobić takiego, wiesz, normalnego. Że czujesz, że żyjesz. Tak, czujesz, że żyjesz wtedy, no. Ale my się dobrze, generalnie już tak jakby dobrze się dogadujemy ze sobą, bo my dużo rzeczy w ogóle razem robimy. Oprócz tego, że żyjemy razem, pracujemy, to jeszcze podcasty nagrywamy i słuchaj, mamy o czym rozmawiać, bo ja się bałam tego, że jak my zaczniemy jeszcze razem podcasty nagrywać, to już zwariujemy. Braknie nam tematów, nie będziemy o czym mieli rozmawiać, nastąpi cisza, no i tyle będzie z tych podcastów, nie wiem, podcast będzie 3 minuty trwał. A okazuje się, że nam się całkiem nieźle rozmawia i w ogóle ze sobą obcuje, więc to jest fantastyczne w tej relacji. No, bo to jest tajemnica chyba w szczęśliwego związku, że ludzie oprócz tego, że się kochają, to są jeszcze przyjaciółmi, wiesz, tak, i są sobą zainteresowani, wiesz. My się jeszcze przyjaźnimy ze sobą. Tego przyjaciela czekasz, bo masz mu coś ważnego do powiedzenia, wiesz. Tylko ty już czasami przesadzasz z tą przyjaźnią. Jak ja umrę, to ja ci powiem, kogo masz sobie wziąć, tak? Ja? No tak. Tylko musi być taki i taki. No oczywiście, ja ci powiem. A propos przyjaźni, to już jest taka przyjaźń daleko idąca. Daleko. Nie wybiegamy tak bardzo w przyszłość. Słuchajcie, powiedzcie mi, co uważacie za swój największy sukces, za swoje największe osiągnięcie? O, to trudne pytanie. Tak mi przyszło teraz. No właśnie, i nikt nam nigdy nie zadał takiego pytania trudnego. No wiesz, no to, że jesteśmy ze sobą, to jest osiągnięcie w tych czasach, kiedy ludzie jednak... Że jesteśmy długo. Tak, no bo jesteśmy już... Czy w ogóle jak na dzisiejszy... Znaczy, na dzisiejsze może nie jak show business, bo show business jakby zawsze się tak właśnie... Tak, że kreśli się w takich czarnych kolorach, ale teraz nawet widząc po szkole naszych dzieci, to wiesz co, rodzice się bardzo często rozwodzą, rozstają, więc myślę, że teraz... O, już wiem, to teraz powiedziałaś. To, że nasze dzieci wychowują się w stałej rodzinie. O. Mają tego samego tatę i tę samą mamę cały czas. I mam nadzieję, że tak będzie zawsze. No i właśnie tego wam życzę, żebyście razem wytrwali i żeby zawsze było między wami to takie elektryzujące uczucie, które no jest. Słuchajcie, to jest, to się dzieje. To jest wspaniałe. Elektryzujesz? Miło być tego świadkiem. Szczerze? Kręcisz mnie cały czas. I żeby tak było do końca. Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.